Tytuł kursu: Kosztorysowanie w budownictwie, część pierwsza. Moduł: Przestrzeganie zasad sporządzania przedmiarów robót budowlanych. Temat: Sporządzanie przedmiaru robót. To z jakiego tematu mamy się przygotować na kolokwium, Aniu? Z zasad sporządzania przedmiaru robót. Nic trudnego. Nic trudnego? Nie wydaje mi się. Ja nawet nie wiem, czym jest przedmiar robót. Chyba za dużo wykładów opuściłem. Krzysiu, przedmiar robót jest podstawą do sporządzania kosztorysów ofertowych, a dalej ustalenia wynagrodzenia za roboty budowlane. Jest to element składowy dokumentacji projektowej. Aha, już kojarzę. Czy dobrze pamiętam, że przedmiar robót musi zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania? Tak, wraz z ich szczegółowym opisem. Opracowanie przedmiaru robót musi się składać z karty tytułowej, spisu działów przedmiaru robót oraz... oraz tabeli przedmiaru robót. Aniu, ale jak powinna wyglądać taka strona tytułowa? Zerknij na te notatki. Aha, z tej przykładowej strony tytułowej przedmiaru robót wynika, że musi ona zawierać nazwę zamówienia, zakres robót, adres obiektu budowlanego w zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. Tak. Ważne jest, aby umieścić w niej również nazwy i kody grup robót, klas robót, kategorii robót. A czym się różni przedmiar robót od jego obmiaru? Obmiar robót to opracowanie, które polega na obliczeniu ilości już wykonanych robót. Sporządza je wykonawca na podstawie książki obmiarów. Z kolei przedmiar robót to opracowanie, które obejmuje zestawienie planowanych robót w kolejności technologicznej ich wykonania. W Twoich notatkach jest jeszcze dopisane, że musi obejmować wykaz materiałów, ilość i sposób wykonania robót, jednostek przedmiarowych. Tak, zerknij na następną stronę. Tak wygląda przykładowa tabela przedmiaru robót. Powinna ona zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym. A czy uwzględnia się w nich roboty tymczasowe, które są wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych? Nie, nie. Każda pozycja przedmiaru robót powinna zawierać numer pozycji przedmiaru, kod pozycji przedmiaru. Kod pozycji przedmiaru musi być określony zgodnie z ustaloną indywidualnie systematyką robót, tak? Tak. Ponadto jeszcze musi zawierać numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, nazwę i opis pozycji przedmiaru i ilość jednostek miary pozycji przedmiaru. A jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru? Ach tak, zapomniałabym. Jednak coś pamiętasz z wykładu. Zróbmy przerwę. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.